Cześć wszystkim, Pawle z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w Hydronir. Jedziemy do miasta, mała wywrotka po drodze się wydarzyła. Dobra, na kółeczka jedziemy prościutko do miasteczka. Szybki skręt w lewo. I już jesteśmy praktycznie pod sklepem. Kupimy teraz części do naszego sortera. Zaczniemy od wybrania maszyn, jakieś tam taśmy do przesuwania, sorter, ale najpierw sprzedajmy sobie pierścionek. Mamy tutaj 2100, bierzemy kasę i wracamy do miasteczka, już jesteśmy. Oczywiście na aucie jeszcze troszkę kaski było, trzeba połączyć. Mamy 4410. A już taka kasa, że powinno starczyć na coś. W pierwszej kolejności weźmy sobie ten lewoskrętny. Oj. Teraz ten, który trzeba będzie podnosić do góry wszystkie zasoby. Jeszcze jeden, bo będą potrzebne dwa na pewno. O, chyba widzę, że wziąłem nie ten, co trzeba. Zaraz sprawdźmy. Ten do przodu jeszcze sobie weźmy, żeby przesuwać. No tak, ten jest do przodu, bardzo dobrze, jeden. Ale ten był prawy, dokładnie. To musimy go wyrzucić, tego prawego nie potrzebuję. Potrzebny jest lewy. Nie chce się wyrzucić. Pyk. Bierzemy teraz lewy, czyli ten. Wrzucamy sobie na miejsce. Jeszcze jeden prosty potrzebny. W zasadzie to tych prostych to przydałoby się jeszcze kilka. Teraz zobaczymy na ile kasy wystarczy. A jeszcze sorter jeden. No złapał chyba, ale trzeba, ale poprawmy. Złapał, złapał, dobra. Jest ok. Bierzemy jeszcze jeden prosty. Także tutaj trochę tych rzeczy trzeba będzie pokupować, żeby to sortownia się udała, chociaż już widzę, że niestety nie uda się zrobić kompletnej sortowni, więc na początek będzie taka, żeby troszeczkę już pomogło nam w sortowaniu. Mamy jeszcze troszkę, ale jeszcze nie wydaję wszystkiego, ponieważ chcę sobie jeszcze piec automatyczny kupić, że wrzucamy na samochód. Samochód już praktycznie załadowany, także podjeżdżamy, bierzemy kaskę, podjeżdżamy jeszcze po drugi sklepik. Kasa do Michy, pyk. No i zobaczmy ten piec automatyczny, on kosztuje 1600. Chyba tam było, jak dobrze widziałem, tak, nie, 1466. Jeszcze tutaj sobie wezmę może piłę do tej wagi, jeszcze lupę może by się przydało wziąć. Okej, jest lupa. Mamy wydane 2049, już praktycznie cała kasa wykorzystana. Ładujemy na samochód i już jesteśmy zapakowani. I wracamy do bazy. I jesteśmy już w bazie i teraz zbudujemy sortownię. Postawiłem tutaj już trochę rur, a myślę, że tu nie było sensu tego pokazywać. Rury idą sobie tędy spodem, wyskakują z tej strony. No to już są przygotowane rury do tego, żeby to postawić. Tutaj stawiam sobie rozdzielacz. Tak, tutaj żniwiarkę stawiam, nie rozdzielacz. Teraz tu stawiam żniwiareczkę, pyk, postawiona. No i tak sobie wymyśliłem, że najpierw tutaj powstawiam pasy, które będą przesuwać tutaj do przodu ziemię. Później troszeczkę do góry ona pójdzie. Do żniwiarki padnie, żniwiarka tutaj wyrzuci materiał.
O, co, zapomniałem jeszcze jednego do góry kupić. O, dobra. Na aucie zostało. Zapomniałem rozpakować. No i tutaj idziemy. Do góry. No jak pojedziemy sobie do góry, to musimy zakręcić. Tak. Tylko teraz pytanie, czy to w dobrą stronę będzie zakręcać. O, nie w tą. Trzeba obkręcić. Dobra, idziemy w lewo. Teraz tak, tu może jeszcze sobie wyśrodkujemy. Albo tu sobie wyśrodkujemy, to tutaj nie będzie potrzeba, więc tu można w sumie pierwszy sorter dać. Tyk. W ten sposób. Później niech sobie jeszcze no. Dawaj. Później troszeczkę przepuścimy dalej. W którą stronę strzałka jest? Chyba dobrze. Dobra, nie widziałem. Stąd jeszcze raz sprawdzę. Jest ok. Następny sorter. Oczywiście tutaj się nie uda jeszcze wszystkiego pięknie posortować. No i tutaj wrzucimy jeszcze jedną taśmę. Odjechać trochę. No już zabrakło mi pieniędzy na kolejny sorter. No teraz tutaj powinienem zrobić kolejny sorter i później odjazd do takiej maszyny, która będzie się zajmować tymi kryształami. Dobra, postawmy sobie tutaj rurę. Czy tam zostało mi jeszcze jakieś troszeczkę grosza gdzieś? Zapomniałem korka kupić. Mam nadzieję, że gdzieś tam zostało trochę pieniędzy. Idę szybko jeszcze zobaczę tutaj. Może jakieś... O, jest, dobra. Jeszcze dużo zostało. Koreczek jeden, poproszę. Tyk. Bierzemy koreczek. Oj, dobra. Niezapłacone. Położyłem, a nie kliknąłem. Pyk, pyk. Kupiony. Dobra, lecimy dalej. Ach. No nic, no tutaj trzeba będzie szybko trochę tej kasy zarobić. No i wstawić ten kolejny sorter. Dobra, na razie może bez tej rury. Tutaj wstawię sobie. Pyk. W którą stronę on jest? Dobrą. Okej. Okay. No dobra, jest zaślepione. I teraz tak, tutaj kupiłem sobie od razu, starczyło na jeden piec, taki automatyczny. Więc tutaj jak złoto będzie wpadać, to od razu będziemy mogli, będzie się przetapiać. Natomiast jeżeli chodzi o żelazo, no to żelazo na razie będziemy sobie gdzieś tam pewnie zbierać w taki sposób. No i reszta będzie z odłamkami wpadała póki co gdzieś tutaj. Dobra, zobaczmy jak to działa. Odpalmy maszynerię. Zobaczymy czy w ogóle działa. Pierwsze uruchomienie. Dobra, ziemia wyskoczyła. Jest ok. Teraz żniwiarka przerobiła. Są pierwsze surowce. Ile kasy mamy? Ile mamy kasy? Mamy tu 700. Czy tu filtry da się kupić do wody? Bo myślę, że te filtry tu się nie da. Tam jeszcze jakieś weźmy sobie, autkiem podjadę. Zobaczymy. O, tu jeszcze jakiś grosz był. 700. Jadę szybciutko i kupię tam. Gdzieś tu były chyba filtry wody ostatnio, tam gdzieś przechodziłem. Sklepik gdzieś był w okolicy, chyba tutaj. Tu w środku chyba były filtry do wody. Zobaczę. Dawać kasę. Oczywiście można sprzedać ryby. Gdzieś tu miałem wrażenie. O, jest. Tu można kupić filtr do wody. Ile taki filterek? Tak, do wody. 174 to ile? 3. No jest potrzebne, że nam maszyny się nie niszczyły, tak? Tylko filtry będą się niszczyć. Mamy 500, 4 to chyba będzie dobry biznes. Okej. Filtry muszą być. O, nie to wyjście chyba. Którym to wyjściem to wchodziłem? Tym? O, zgubiłem się. Tu, może tu? No, nie wierzę.
O tu, okej. Bez wózka to trzeba się nachodzić. I jesteśmy na miejscu. Wyskakuj. I filterki wykmocujemy oczywiście tutaj od początku. Jak je tam ustawić? A może tak będzie widać. Pierwszy filtr już sobie wodę filtruje. Drugi. Nie wiem, czy to już sens był niższy stawiać te. Nie wiem, czy te sortery się niszczą, bo te maszyny się niszczyły, to już. Jeżeli sortery się niszczą, w sumie nie sprawdzę. Nie wiem tego. Jak ktoś wie, może w komentarzu napisać, czy sortery też się niszczą. Albo te taśmy. O, jest. Mamy 4 filtry. No i kluczy jeszcze mamy kilka, więc tutaj powinno to działać. Żelazo, no, trochę się nazbierało. Zobaczmy teraz, ile tego złota jest. Sztabka jest już spora. O, 570. No, tak chciałbym z tysiączek, żeby się nazbierał. Dobra, tu jedzie. Wiadereczko ładnie ustawione. Tutaj sobie kamyki poszlifuję od razu. Ile ich tam jest? Tyk. Tyk. Tam chyba jeszcze jest kamyk do szlifowania. Okej. Jakiś jeden sobie wezmę tutaj na kowadełko i zrobimy pierścionek na sprzedaż. Dobra, leży ładnie. Tu sobie to odłożymy. A można zobaczyć coś tutaj? Nie. Na wadze chyba tylko widać. Tak. 5000 wartości. O, tego nie chcę sprzedawać. Bo musimy kupić formę do kopacza i go wylać z żelaza. Więc na razie tutaj to zostawiam. Może te przepalimy odłamki. Żeby później ich tam nie było nie wiadomo ile. Póki mamy wolne miejsce. No tu już jak widać to troszeczkę lepiej idzie wszystko. Nie trzeba. To już tam odłamki niech będą. Dobra, gdzie mamy tą z odłamkami sztabę? Tutaj dałem. Pyk. Dobra, i niech się roztopi, przetopimy. Mi się już pewnie przetopiło. Jest. Okej, niech to sobie leży na boczku. Klotium mamy tutaj. O, przeszoruj. Dobrze. Mój tam się odłamki zbierają stale. Ładnie. Okej. Na maszynę. 1100, no jak zwykle. Dobra, to zagrzej. No dobra, tylko że sobie. O, jest, pięknie. Teraz tak, przetopimy jeszcze żelazo. Tutaj zatrzymam sprzęt, żeby się nie sypało po ziemi. Tyk. Wrócaj. Gdzie ten sorter tu jest? To chyba tu powinno leżeć gdzieś. Odpalamy, niech się wydobywa dalej. Patrzmy, spadło. Dobra, gdzie to? O, dobra. Spada chyba tam, gdzie trzeba. Jeszcze jedno, zobaczmy. No, jest ok, może być. Dobra, ty tutaj. A, jeszcze, dobra, moment. Mamy. Zróbmy sobie pierścionek. Jest pierścionek. Ile ten pierścionek będzie wart?
1333, dobra. To coś tam nam może starczy, tylko trzeba będzie podjechać najpierw sprzedać. No dobrze. Jeszcze żelazo sobie zrobimy. No oczywiście tutaj jeszcze potrzebny jest nam drugi piec. Tutaj powinien jeszcze być jeden piec na plotium, tak? Później jeszcze jedno, to dwóch starterów brakuje nam jeszcze. Dobra. To potrzebny będą jeden, drugi, trzeci, cztery piece jeszcze, trzy piece jeszcze, tak? No ale to już zrobimy, jak się uda troszeczkę przyspieszyć wydobycie. O, dobra, jest. O, wrzucam tutaj. Zobaczymy, ile tego żelaza się udało zebrać. Mamy 507. Dobra, jedną maszynę wydobywczą sobie zrobimy. Tutaj wrzucamy. Pierścionek też biorę ze sobą. I jedziemy do miasta sprzedać i zrobić sobie następną maszynę do wydobycia. I tutaj, i tu na góreczce można sprzedawać biżuterię. Mam nadzieję tylko, że nie jest minus tam ileś. Ile tam jest, żeby było chociaż 98. No dobra, muszę sprzedać. Trudno. Ostatnio tutaj 107 wziąłem. Teraz może być, a nie tu. A tu 1300, dobra. Trudno. 1300. I tu jeszcze jakiś grosz był. I jedziemy teraz zrobić sobie maszynę wydobywczą. Zawracamy. I z góreczki i w prawo. Którędy to było? Chyba tędy. A na góreczkę tu chyba miałem jechać. Dobra, jestem w domu. Tu na góreczkę jedziemy. Oj. Gdzie tu? Uważaj na maszynę. I pod góreczkę. Cyk, cyk, cyk. I hamujemy. Wysiadka. Najpierw sztaba złota. Z żelaza. I do windy. Trzeba ją rzucić. I bierzemy kasiurkę. I do windy, i na hopkę. Zobacz, jak będę skakał. I hopa, lecimy. I się nie zabiłem nawet. Cyk. Mam nadzieję, że tam pieniądze do lawy nie wpadły. O. Jest kasa, gdzie kasa? O, jest kasa, dobra. Idziemy roztopić najpierw żelastwo. Skakujemy do góry. Pyk. Tutaj wrzucamy swoje żelastwo. A dobra, ona sobie lata, bo jeszcze nie mamy formy. Olecimy po gotówkę. Kaczki do góry jak kangury. Dobra, idziemy do sklepu. Tutaj mamy... Nie w tą stronę. Sklep. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Dobrze, i tu z góreczki, hop, jesteśmy w sklepie. Tutaj kasę trzeba wrzucić do michy. I coś musimy sobie kupić. Maszyna wydobywcza. Wiertło skutego żelaza. To bierzemy wiertło skutego żelaza. Weźmiemy sobie jeszcze wzmocnienie do lotu, do rury. Bierze kupić.
A, muszę sobie paletkę wziąć jeszcze. Pyk. 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 Kasa. Gdzie ty lecisz? Dobra. I paletka. I idziemy na górę. O, czekaj, bo tu jeszcze mamy od razu ten... Haki. Hak. Hak do rozdrabniania, to nie. Ile to? O, to od razu tutaj sobie kupię to. Potrzebny jest sorter. Tyk. Sorter. 532. Ale pieniędzy tam nie wsadziłeś. Gdzie? Dobra, sorter. Potrzebny jest jeszcze ten przenośnik prosty. Tyk. Mamy, to kupujemy. Da się tu na paleciaku to nosić, bo jak nie, to będzie klops. Leży. Leży. Jeszcze to. No nie dobrze. Może tu wejdzie? No. O, klops. Czekaj, może tu się zmieści jak... Może jakoś tak boczkiem. Nie lepszy, nie lepszy. O, trzyma się. Wejdzie. Jest, dobra, a zobaczymy teraz, czy to damy radę podnieść. Ile tam jeszcze kasy nam zostało? 379. Że grabie trzeba wziąć. Halo, kup! Ej, grabie, gdzie wy? Ukradłeś grabie. A nie kupiłem? Nie. O, grabie nie kupiłem, no tak. Kupię. Dobra, mamy grabie. Nie wiem, czy się uda. Chwać te grabie. O, trzymają się. Bierzemy jeszcze kasę. Pyk. Ale mało. Kasa. I teraz mim. A, dobra. Coś tu się nie chce trzymać. Dobra, będę musiał po to wrócić. A reszta się trzyma na palecie. Co? Za paletę nie zapłaciłem. Za paletę trzeba zapłacić? No, za paletę nie opłaciłem i mi zabrali. No dobra. Za paletę nie zapłaciłem. No co za numer. Będę teraz latał tam i z powrotem. Po numerze z paletą jesteśmy na miejscu, zostawiamy tutaj wiertło skutego żelaza, bierzemy sobie sztabkę żelaza, topimy, klikamy guziczek i mamy nowe wiertło. Teraz trzeba tylko je wrzucić tutaj, o tu trzeba uważać, bo tu wpadłem do dziury. Gdzie moje grabki? Czemu grabki nie chcą? Czemu grabki nie chcą się tam zespawnować? To ja będę z tymi grabkami chodził? O, poszły, dobra. I do dziury. I teraz jeszcze sobie przygotujemy sprzęcik, który zwiększy ciśnienie. Wrzucamy guziczek. Tyk. I tam wpadłem już raz do tej dziury tu. Nie wiem, jak to się tam wydarzyło, ale wpadłem już dwa razy. Nie wiem czemu. O, a tu jest instrukcja, jak się robi. Kładziesz, sztabka, guzik i jest. Czekamy na windę. O, ale fuks. Akurat na windę trafiliśmy. Do góry. I pakujemy się na samochód. Najpierw gotóweczka. Trzeba obrócić maszynę, będzie lepiej pakować. Cofaj. Sample, wychodzimy. No i teraz tak, najważniejsza rzecz. Co? Po co ty tam wsiadasz? Po co tam?
Co to w powietrzu wisi? O, ja wiem czego, a ja zapomniałem przynieść tej maszyny jednej. No, bo wsiadł, co no, szalo. Kurczę, jeszcze raz na dół trzeba wracać. Zapomniałem jeszcze przynieść maszynę. Jaką maszynę? No tą jedną, sorter chyba. Sorter. Dobra, szybko. Bo ty jej nie kupiłeś. Kupiłem, tylko tam ona na dole została. Na dole. A dobra, pamiętam. Lecimy. O, ale znowu fuks. Znowu szczęście. Panie Wiesiu, proszę do góry. No, dziękuję. Dobra, sorter na przyczepie, kasa na przyczepie, wsiadamy, lecimy do bazy i tam jeszcze dostawimy sobie jedną kopaczkę i jeden sortownik. Dobra, mamy sorter. Mamy tutaj pas transmisyjny, grabecki. Jaki grabek? Grabki. Tu, oj, coś się zepsuło? Tu możemy sobie zamocować i to będzie dodatkowo ciśnienie zwiększał, także te będą szybciej pasy szły transmisyjne. Tutaj sobie może na chwilę zatrzymamy produkcję. Trzeba tak dostawić jeszcze. To sobie trzeba przesunąć dalej. Dostawiamy jeszcze jeden. Tak. A to tu leciało. A. Szlifuj i wrzucaj, szlifowane. Dobra, gdzie mamy ten sorter? Jest sorter, jeszcze jeden. Pyk. Przyjdzie. A, rury nie ma. Pośpieszyłem, rura. Jest. Sorter. Jest. Jeszcze jedna rurka prosta potrzebna. Jest gdzieś tu na wozie, jest. Jest. I dorzucimy jeszcze pas. No i chyba nie w tą stronę ten korek. Jeszcze raz. R, 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 nie. T, 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 też nie. Y. Jest. Dobrze, teraz koreczek jest dobrze stawiony. Jak tu się będzie zbierać. Tu się klotium będzie zbierać. Jedną bryłeczkę klotium trzeba wziąć. Ale skoczny. No gdzie ty tam skaczesz? No gdzie? Na górę. No, rzucamy sobie tutaj jedną klotium. I odpalamy maszynę. Mamy dołożony sortownik jeden. Tu się będzie klotium zbierać. Za chwilę tutaj jeszcze trzeba troszeczkę wydobyć i wrócimy. W międzyczasie nazbierało się trochę surowców. No, linia produkcyjna stanęła, już niestety wszystkie maszyny prawie się zepsuły. Nie mam pieniędzy, więc muszę tutaj wytopić złoto. Zobaczmy, ile się nazbierało. O, 7300. Dobra, to trzeba to zagrzać. Już mam przyszykowane tutaj, więc robimy naszyjnik. Młotek jest gotowy, piła pod ręką. Potrzebujemy dwa kawałki złota i jeden jakiś tam brylancik. Niech się porządnie zagrzeje. No my tu jeszcze wrzucę sobie. O, już dużo jest tego żelaza tutaj. Gra zaczyna lekko wieszać. Dobra, tutaj do tego żelaza przydałby się ten piec automatyczny. No, wrzucam to żelazo. O, z drugiej strony będzie lepiej. Raz i dwa, dobra. Bierzemy złoto. Na kowadło. Piła. Na dwie części. Młotek, przybić. Mamy już. Był 7000 wart, teraz 8800. Dobra. To sprzedamy chyba tutaj i pojedziemy tam do miasta. No chyba, że do miasta pojedziemy i tam spróbujemy sprzedać. Może będzie drożej. Może tak spróbujemy. Dobra, jeszcze wezmę teraz do przetopienia żelazo.
idę sprzedać, bo potrzebuję kasy, muszę klucze naprawcze sobie kupić. Tam będzie się rozgrzewać, a ja idę zobaczyć tutaj. Sprzedamy teraz naszyjnik u jubilera. Potrzebujemy kasy 8800, biorę gotóweczkę i potrzebuję teraz przynajmniej jeden komplet kluczy naprawczych, żeby uruchomić maszynerię. Jak pojadę do sklepu na zakupy, nie chcę tego zostawiać. No, tak stojącego. Trochę czasu tam zajmie po przejazd, więc weźmiemy sobie dwa zestawy kluczy. Pieniądze wrzucam już na samochód. Na zakupy będą potrzebne. Klucze. Jedne zostawimy tu bliziutko, a drugie tam obok pompy wodnej. Dobra, teraz tak, z tego co już pamiętam, to się tutaj zepsuł sprzęcik. Pierwszy filtr, drugi filtr. Jeszcze lupą możemy zobaczyć. To... O, no drugi. O, ostatni. Zero ma. Dobra. To... Ja tam naprawiłem, że on tylko 65% ma. To 68, 73. O, to się nie psuje, dobra, już widzę. Ok, więc tutaj sobie lupę zostawimy. Zostały dwa klucze. Dobra, żelazo chyba już się przy... A, dobra, a może przytopię. Tyk. Zobaczmy, ile tego jest. To 63. Dobra, to żelazo zostawiam sobie tutaj w bazie. Uruchamiam sprzęt i lecimy na zakupy. Co potrzebujemy? Starter. Jeden. Wystarczy. Starter jeden. Aha, jeszcze jedna taśma. Na taśmę do szlifowania kamieni i kompresor. Dobra. No, kasa jest, to jest, dobra. To lecę na zakupy. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki. Cześć.